ciężko pani tylko ze szkoły. No i jak to chodzi? A swoją drogą? Jak ty się do mnie odzywasz? Bo jestem zły, ja nie wiem, co same kłopoty w tej budzie. Jakie znowu kłopoty? Co się stało? No przez tego głupiego zęka wyleciałem za drzwi na technice, a jeszcze dostanę pałę z matmy. Matko Boska, opowiadam. Bo wiesz, na matwie był sprawdzian, a ja wczoraj nie mogłem się uczyć. Nie mogłeś się uczyć? Przecież sama wysłałem, żebym poszedł wyrzucić śmieci. Mamy Tomka i Jacka też ich wysłały, no i... To rzeczy, synu, bo zaraz stracicie wątpliwość. No było tak, na matwę ściągnąłem od Jacka, który odpisał od Tomka, który zwalił od Zenka. A potem wyobraź sobie, ten głupi Zenek mówi nam na technice, że wszystko mu się w Włochach kręciło. Dasz wiarę? A za co leciałeś za drzwi? No wobec takiego świństwa to my nie mogliśmy zostać obojętni. Powiedzieliśmy Zenkowi parę dni. I ta Zenka na zadziwie padła. Jeszcze dyrektorem straszyła. Gdzie tu bezstresowe wychowanie? Cudownych rodziców.